tenisistki. Królowe wysokich decybeli. Oczywiście są subtelniejsze niż sztangiści. I na pewno cichsze niż gwiazdy opery. Venus i Serena Williams straszą rywalki nie tylko umiejętnościami, ale także krzykiem na korcie. Serena potrafi ryczeć jak ciężarówka, a wibrujące dźwięki Venus są bardziej irytujące dla przeciwniczek niż klakson w samochodzie. Obecna liderka rankingu WTA, Victoria Azarenka, warczy głośniej niż kosiarka i prawie tak samo głośno jak motocykl. Podczas ostatniego Australian Open publiczność żartowała sobie z głośnego "woo" wydawanego przez białoruską tenisistkę. Przy każdym uderzeniu jej krzyk osiągał poziom 95 decybeli i trwał średnio 1,5 sekundy. Maria Szarapowa. Ona bez wątpienia jest królową wrzasków na korcie. Rosjanka momentami wydaje dźwięki niemal tak głośne jak młot pneumatyczny. Jej stękanie przebija nawet dźwięk lądującego samolotu. Na korcie jest tylko o 10 decybeli cichsza niż ryczący lew. W 2009 roku podczas Wimbledonu zmierzono jej hałas na poziomie 105 decybeli. Obie panie spotkały się już w tegorocznym finale Australian Open. Pojedynek Rosjanki z Białorusinką był prawdopodobnie najgłośniejszym finałem w historii kobiecego tenisa. Tenisistki za hałas na korcie krytykuje nasza najlepsza zawodniczka Agnieszka Radwańska. Jej zdaniem WTA powinno coś z tym zrobić. Nie jest miło oglądać zawodniczki, które wydają z siebie odgłosy przy każdym uderzeniu. Jest to denerwujące i trochę zbyt głośne. O ile do krzyków Azarenki można się przyzwyczaić, jęki Szarapowej to już przesada, uważa Agnieszka. Lekarze są zgodni. Takie okrzyki są niebezpieczne dla słuchu kibiców. Poziom, który uważają za graniczny, to 85 decybeli. Dźwięki o takiej sile powodują przejściowe uszkodzenie słuchu. Szarapowa w czasie meczu przekracza tę granicę aż o 20 decybeli.